To jedziemy. Rozmawiamy z posłem Czesławem Hocem z Sejmowej Komisji Zdrowia. Panie pośle, to był trudny rok dla wszystkich polskich pacjentów. Pytanie, jak pan ocenia jego poszczególne fazy i czy według pana rok 2014 może być jeszcze trudniejszy? Panie doktorze, rzeczywiście 2013 rok dla polskiej służby zdrowia był bardzo trudny, a już dla pacjenta to bardzo w sposób istotny trudny, ale 2014 rok nie tylko nie zapowiada się lepiej, ale wprost przeciwnie, jeszcze gorzej. Praktycznie zapowiada się bankructwo polskiego systemu ochrony zdrowia. Pacjent doszło już do takiego momentu, do którego wydawać by się mogło, że nie powinno dojść nigdy, bo dotąd zawsze było zagrożone poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego, a teraz już praktycznie ludzie boją się o swoje życie i życie najbliższych, a więc przekroczyliśmy jakąś taką czerwoną, cienką linię i doszliśmy do takiego wręcz lęku ogólnego o zdrowie Polaków. Natomiast, co też jest bardzo charakterystyczne i bardzo niepokojące, i bardzo zatrważające, to jest to dążność, ta antystrategia Platformy Obywatelskiej PSL-u, ta dążność do komercjalizacji i prywatyzacji, a więc dążność do tego, by zdrowie stało się towarem, by można było nim handlować i zarabiać na nim, by szpital był jakąś fabryką i wreszcie zatraciło się pewne wartości służby i też misji, a zastąpiło się tą taką pogonią w kierunku pieniądza i zyskowności. To jest bardzo niebezpieczne, a dowody już na to mamy nawet, powiedziałbym, takim w anturażu społecznym, bo proszę sobie już wyobrazić, na przykład EWUŚ, to jest elektroniczna weryfikacja uprawnień świadczeniobiorców, czyli już znika pojęcie pacjent, pojawia się świadczeniobiorca. Nie ma już lekarza, jest świadczeniodawca. Nie ma szpitala, jest przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego. A więc proszę zwrócić uwagę, że ja jako teraz lekarz specjalista endokrynologii jestem tylko teraz świadczeniodawcą specjalistą i mogę wyjść nawet na korytarz i powiedzieć, ile tu jeszcze świadczeniobiorców jest dzisiaj, bo ja mam tylko 5 procedur do rozdania. Zaczyna się właśnie takie odhumanizowanie tej medycyny. Medycyna zaczyna być takim rzemiosłem, w którym będzie się zarabiać pieniądze i to jest bardzo niebezpieczne. Jeśli na to pozwolimy, jeśli do tego dojdzie, no to jest cała dezawuacja wszystkich wartości, jakie medycyna w sobą niesie, a przede wszystkim tą szlachetność, tą powołanie, empatię, ulgę w cierpieniu i to jest bardzo niebezpieczne, pomimo tego aspektu, powiedziałbym, organizacyjnego, a więc jakby konkludując, można powiedzieć, że jest taki totalny chaos koncepcyjny, kompetencyjny, organizacyjny, ale przede wszystkim zanika wartość i wymiar taki aksjologiczny, czyli wymiar tej medycyny jako sztuki, jako wiedzy, jako właśnie powołania i szlachetności pewnej. I to jest bardzo groźne, a to jest wynikiem braku właśnie koncepcji, braku strategii i to, że PR, socjotechnika jest na pierwszym miejscu, a tak naprawdę minister Bartosz Arłukowicz jest schowany, ukryty, działa z ukrycia i tam czasami kopie studnie, jak się pali, ale ostatnio nawet jest tak leniwy, że nie chce nawet kopać studni tych. Także no, przykro to mówić, bo wolałbym mówić w perspektywie pozytywnej i takiej optymistycznej. Jako lekarz powinienem tak mówić. Natomiast rzeczywiście pacjent jest teraz dość w trudnej sytuacji, nie tylko osamotniony, ale czasami się czuje już jako intruz w tym chorym polskim systemie ochrony zdrowia. Dziękuję bardzo.